Wszystko, co wiem o moralności i obowiązkach człowieka, zawdzięczam grze w piłkę, powiedział były bramkarz, filozof Albert Camus. Ale piłka nożna nie jest dziedziną ani lepszą, ani gorszą od innych. Trener Zagallo po zwycięstwie Brazylii w Mistrzostwach Świata stał się tak sławny, że dyrektor Botafogo ze złości wyrzucił go z klubu. Włoch Valcareggi zakończył karierę pod ochroną policji. A teraz won, powiedziano Sir Ramsayowi, kiedy rozstawał się z reprezentacją Anglii. Piłka nie jest zajęciem łatwym. Daje flagi biało-czerwone, radość ogromna. No, wszyscy liczą, że za chwilę rozpocznie się ten strzelecki popis biało-czerwony. Wszyscy zawodnicy wzajemnie. Sprawozdawcy piłkarze, trenerzy spalają się jak świeca. Ogromne emocje, krzyk tłumów, oszołomienie, dramatyczne oczekiwanie na sukces. Potrzebna jest siła woli i siła skupienia. Czy trener Górski, wątpiono kiedyś, uczciwy, ale zwyczajny człowiek, jest zdolny do uniesienia tej odpowiedzialności? Nie pije, nie pali, mówiono, nie żuje gumy. Czy można takiemu powierzyć reprezentację? Zrezygnuj, Kaziu, prosili koledzy, nie jesteś geniuszem. Z myślami o piłce chodził, spał, budził się, czytał, pytał, zdobywał odwagę. Zmieniali się zawodnicy, rodziła się drużyna, dojrzewała gra. Zmieniało się życie i otoczenie trenera. Dom Górskiego stawał się muzeum piłki. Książki, listy, fotografie i ten ołtarzyk, zbudowany z pucharów, medali, pamiątek, przywiezionych ze wszystkich stron świata. Ileż to wspomnień kryje się za tym albumem o piłce. Choćby ten rumuński sędzia Paduranu i Stara Zagora zarządził rzut karny przeciwko Polakom. Usunął z boiska Lubańskiego. Nie uznał bramki Banasia. Ginęła olimpijska szansa, choć Lubański mówił. To, cośmy stracili w Starej Zagorze, nie przekreśla szans naszych w udziale w Igrzyskach Olimpijskich. Dlatego, że stać nas na to, ażeby pokonać Hiszpanów i pokonać Bułgarów w takim rozmiarze, aby uczestniczyć w Igrzyskach Olimpijskich. Paduranu stał się symbolem boiskowego bałaganu. Nikt nie kocha sędziów. Może to potwierdzić włoski arbiter Lobello, przez którego nieraz dochodziło do bójki, a on ratował się ucieczką. Albo Francisco Lobo z Portugalii, któremu Juventus Turyn oferował 5000 dolarów i samochód za zwycięstwo z Derby Country. Tylko Norman Bartenshaw z Anglii przyznał, że w swojej karierze przyjął kilka złotych zegarków. Nikt nie jest w stanie zajrzeć sędziemu do jego duszy. Tak jak miłośnicy śpiewu zapisują się do chóru, tak sędzia bierze gwizdek i wychodzi na boisko. Za marne pieniądze. Pierwsza pensja Górskiego wynosiła zaledwie 6 tysięcy. Górski nie patrzył na to, co mu się należy. Wciąż myślał o tym, co ma robić człowiek, który chce w życiu czegoś dokonać. W piłkarstwie jak dotąd wszystkie próby olimpijskie od 1920 roku kończyły się niepowodzeniem. Nie powiodło się żadnej z tych drużyn, choć takie zwycięstwa jak z Czechosłowacją czy Związkiem Radzieckim na długo pozostaną w pamięci. Żeby choć przegrać różnicą jednej bramki. Szalenie przyjemna niespodzianka. Podanie do Cieślika i strzał! Gol! 1-0 dla Polski. Goście pociągają. Słynna czeska uliczka. Strzał. Poprawka. Janik bronił świetnie. Miał swój dzień. Wciąż 1-0. Atak Polski gra dobrze. Każda akcja była groźna. Uwaga, strzał, poprawka. Poprawka, gol, 1-0, 2-0. Przepraszam, pomyliłem się, strzelił gracz, o właśnie ten mały czarny. Dopiero teraz zaczęliśmy wierzyć, że możemy mecz wygrać. Czechosłowacy nie rezygnowali. Strzelili nam jedną bramkę, często gościli pod naszą bramką. Ale myśmy kontratakowali z ogromnym animuszem. Do końca było już niedaleko. Mamy przyjemność zademonstrować Państwu, jak padła ostatnia trzecia bramka, właśnie tak, w ogromnym zamieszaniu. Sporo lat czekaliśmy na następny wielki sukces polskich piłkarzy. W 9 lat później wielki mecz Polska-Związek Radziecki, mglisto jak w Londynie. Urosły stadiony i widownie, zmienił się skład reprezentacji, ale Cieślik jeszcze wciąż grał i to jak, zaraz Państwo zobaczą.
W bramce gości słynny Jaszyn, zwany Czarną Panterą. Mecz zaczął się obiecująco. Składne akcje, groźne, częste ataki, ambicja całego zespołu. Strzał Cieślika! Jest! Niespodzianka! 43. minuta. Prowadzimy 1-0. I znów Cieślik. I znów Jaszyn. Strzał na naszą bramkę. Ach, cóż za parada Szymkowiaka. Wciąż 1-0. Ciągniemy. Centra wprost na głowę Cieślika. Jest fantastycznie. 2-0. Szał radości. Goście poprawili wynik. Iwanow strzał i jest. 2-1. I tak już zostało. Cieślik na rękach uradowanych kibiców. Do sukcesów światowych było nam jeszcze daleko. Głos trenera o szansie na medal olimpijski nie był przyjmowany z powagą, nawet gdy losowanie przebiegło pomyślnie. DDR, German Democratic Republic, Ghana, Kolumbia und Polen. Nadszedł czas dobierania ubrań i kostiumów olimpijskich. Niektórzy znają piłkarzy tylko od strony numerów, butów, koszulek, spodenek albo od strony urazów i siniaków, które nieodłącznie towarzyszą pojedynkom. Przebywanie w tak wytwornych garniturach jest rzadkością piłkarzy. Nie tylko zresztą z graczy składała się ekipa. Był tam lekarz, masażystka, był też Jacek Gmoch obłożony notatkami. Teraz wszyscy byli w służbie trenerskiej. Tworzyli jeden organizm, który ma być odporny na trudy. W Monachium temperatura oczekiwań na medale rosła. Na ulicach, w sklepach, w domach. Willy Daume, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Igrzysk, mimo sprzeciwu Brandeża i całego świata, forsował wniosek o zmianę ceremoniału olimpijskiego. Frankfurter Allgemeine Zeitung pisał: gorący temat, fanfary zamiast hymnów. A w przeddzień otwarcia igrzysk pytał, czy odejdzie 84-letni Brandeż. Mnóstwo ludzi poklepywali się po ramionach, uśmiechali się, ale olimpiada nie jest lepszą okazją do nawiązywania przyjaźni niż inne. To przede wszystkim wielkie zawody. Podczas otwarcia igrzysk rozbrzmiewała muzyka Pendereckiego, przychodziły też na myśl ody olimpijskiej Waszkiewicza. Ale Kazimierz Górski daleki był od rozmyślań nad ideą olimpijską. To jest potrzebne tym, którzy siedzą na trybunie lub w domach przed telewizorami. Jego bardziej interesowało to, czy człowiek taki jak Sołtysik, dobry piłkarz, ale zwyczajny chłopak, jest zdolny do udźwignięcia tej presji tylu oczekiwań. Centrum terenów olimpijskich zajmowało kilkaset metrów. Tu znajdowała się wioska, stadion, hale, baseny i centrum prasowe. Wszędzie komputery, telewizory i radiotelefony. Świat oczekiwał na zwycięstwa, choć przewodniczący MKOL-u Emil Brandeż nawoływał: poświęcajcie się sprawie, a nie nagrodzie. Lord Kilanin będzie kontynuował tę myśl. Spacery ostudzały napięcie, które kryło się za pozorną pewnością siebie. Walka stawała się najlepszym lekarstwem. Doświadczyli tego piłkarza najlepiej Jerzy Gorgoń, który zdobył pierwszą bramkę w spotkaniu z Niemiecką Republiką Demokratyczną. Z Kolumbią Polacy wygrali 5-1, z Ganą 4-0, ale to były słabe zespoły. Na Buschnera ta gra nie wystarczy, przestrzegał Górski. Zmienił więc ustawienie drużyny, wprowadził nieznanych dotąd Ostafińskiego i Guta. Postanowił grać defensywnie, będąc przekonanym, że przeciwnik nie spodziewa się tego. Zawodnicy wciąż myśleli o tym, co zrobić z piłką, komu ją podać, jaki jest stan zmęczenia kolegów. Partnerzy robili to samo. Teoria jest oczywiście ważna, ale liczy się zawsze strona praktyczna. Przypomniał nam o tym Joachim Streich, strzelając kostce bramkę. Za chwilę Gorgoń popisze się niezwykłym strzałem. Zaskoczony Buschner zapyta Górskiego, co to było. Futbol, odpowie pan Kazimierz z uśmiechem. Ofensywna defensywa. To był właśnie ten wspaniały strzał Gorgonia, przynoszący Polakom zwycięstwo 2-1.
radość. Trochę czasu przeznaczono na odpoczynek, słuchanie muzyki, spacer, kibicowanie innym. Właśnie Australijka Gould zdobyła już 3 medal i płacze ze szczęścia. Ale faworyt biegu na 1500 metrów, Amerykanin Ryan, przeżywał dramat. Ten pechowy upadek. Józef Zapędzki po zdobyciu mistrzostwa pełen radości. To niemożliwe, mówił. Ja chyba śnię. To nieprawdopodobne. Wygrałem. Pomyśl, po raz drugi wygrałem. Wiele informacji przynosiła prasa. Jeśli jest w sporcie sprawiedliwość, pisał Węgier Labo do swojej gazety, jeśli w ogóle jest na świecie sprawiedliwość, to András Balcho musi zdobyć złoty medal. O sporcie tylko pozornie łatwo jest mówić czy pisać. Trzeba samemu zetknąć się z walką, jak Shaw, który był wioślarzem, jak London, który był bokserem, albo Kami, który kopał piłkę. Kiedy dziennikarze odkrywali tajemnice sportu, zawodnicy cierpieli, pocili się, modlili, jedli, spali, czekali na wyniki losowania. Ciężko jest walczyć, mówią. Ciężki jest sport, ciężko jest żyć. Polscy piłkarze wylosowali Danię, Związek Radziecki i Maroko. Z Danią był remis 1-1. Los reprezentacji pozostał w rękach piłkarzy radzieckich. Zamiast myśli o meczu, w dniu zawodów pochłonęło wszystkich przerażenie, że igrzyska zostaną przerwane. O świcie w wiosce rozległy się strzały. Ściągnięto żołnierzy, policjantów, samochody, psy, helikoptery, wozy pancerne. W pokoju sportowców Izraela leżeli skrępowani ludzie. Zamachowcami byli ekstremiści palestyńscy. Rosło napięcie. Były ofiary. Co z meczami? Pytano. Wyjazd do Augsburga na mecz ze Związkiem Radzieckim oddalił na pewien czas rozmyślania o terrorystach. Najpierw wiadomość, imprezy wstrzymane. Po chwili sprostowanie. Kto rozpoczął walkę, mają kontynuować. Piłkarze radzieccy lepiej opanowali nerwy i zdobyli pierwszą bramkę strzeloną przez Błochina. Kiedy Sołtysik wbiegł na boisko, ataki Polaków stawały się coraz mocniejsze. Lubański sfaulowany przez Dżudżuaszwili. Rzut karny. Kto będzie strzelał? Lubański się boi. Padło na Dejmę. Piłka otarła się o słupek. Do dziś to widzę, wspomina Dejma. Jak film powraca ten karny i tamte nerwy. 1-1, 10 minut do końca meczu. Natarcie Polaków rosło, rywale tracili siły. Rudakow pokrzykiwał z bramki. Tymczasem Lubański otrzymał piłkę od Gadochy i podbił ją. Trafiła do Sołtysika. Zaskoczony strzelił na bramkę. Rudakow zasłonięty, piłka w siatce. 2-1, zwycięstwo. Nie wiadomo, co zgubiło Rosjan. Brak sił czy taktyka na utrzymanie wyniku. Radość zwycięstwa mącona była niepewnością dalszych rozgrywek. Jaką decyzję podejmie MKO? Terroryści żądali uwolnienia 200 Palestyńczyków uwięzionych przez Izrael. Co chwila dochodziły komunikaty z lotniska. Są ofiary w ludziach. Zabity pilot, helikopter spłonął, zakładnicy jeszcze żyją. Świat zawsze przeżywał swoje dramaty, ale igrzyska były spokojne. Piłkarze, jak cały ten stadion, obawiali się, by nie przepadła ich szansa. Ale po jednodniowej przerwie i ceremonii uczczenia ofiar terroru, Emery Brandage oznajmił, że zawody zostają wznowione. Cieszyli się wszyscy. Kubańczyk Stephenson, wyznający zasadę Joe Louisa, bij w tułów, a głowa sama opadnie. I Mark Spitz, 7-krotny złoty medalista, który dziennikarzom powiedział, że bez wewnętrznej dyscypliny nie ma co marzyć o żadnych sukcesach. Tymczasem w Norymberdze Polacy zmierzyli się z Marokiem, wygrywając 5-0. Jeszcze kilka podań i Kazimierz Dejna strzeli Marokańczykom gola. 7 spotkań bez porażki. Będziemy walczyć o mistrzostwo.
Pesymistyczne myśli sprzed paru dni odeszły w zapomnienie, widać to było na twarzach hostes. Lekkoatleci mają już olimpiadę za sobą, mogą odpocząć, ale piłkarzom potrzeba jeszcze silna wola i silne skupienie. W klubie olimpijskim Sośnicka śpiewała: taki dzień się zdarza raz. Piłkarze tymczasem siedzieli w hotelu, unikali rozmów. Bokser lub lekkoatleta liczą tylko na siebie. Piłkarz musi też wpływać na swoich kolegów. Mecz na tym stadionie był wielkim wydarzeniem. Dzięki dwóm satelitom zawieszonym nad Oceanem Indyjskim i nad Atlantykiem obejrzało go 1 miliard telewidzów. Na stadion mogło wejść nie więcej niż 80 tysięcy. Wśród Polaków i Węgrów wrzało. Po ulewnym deszczu stadion olimpijski tonął w potokach wody, ślisko. 19 kilometrów rur ogrzewczych umieszczonych na głębokości 25 centymetrów pod powierzchnią murawy przestało pomagać. Węgrzy rozpoczęli dość pewnie siebie. Na początku przeważali. Po kwadransie sytuacja zaczęła się odmieniać. W przeddzień spotkania piłkarze obejrzeli 3 sfilmowane mecze przeciwników. Górski wyrysował plan taktyczny i ustawienie 4-4-2. Wariant defensywny z dwójką napastników, Lubańskim i Gadochą. Polacy stosowali się do uwag Górskiego. Grać spokojnie, szanować piłkę, strzelać z dalekich odległości i próbować dobitek. Piłka jest śliska, może się uda. Tak było w tym meczu. Kiedy wydawało się, że tylko minuty dzielą Polaków od pierwszej bramki, Dejna, o dziwo, podał piłkę do Varadiego i Węgrzy prowadzą. 1-0. Stało się to na 3 minuty przed przerwą. Wielka radość w zespole Madziarów. W tym czasie na ringu bokserskim Szczepański zwyciężał Węgra Orbana. Zawodnicy dowiedzieli się o tym w szatni. Górski uspokajał. W tym meczu jeszcze wszystko jest do wygrania. Już w drugiej minucie po przerwie Dejna popisał się świetnym dryblingiem i zdobył gola. Jeszcze raz zobaczmy, jak padła pierwsza bramka dla zespołu polskiego. Remis 1-1. To była rehabilitacja Kazimierza Dejny za niefortunne podanie piłki Varadiemu. Teraz Polacy zaczęli przeważać. Wstępowała w nich wiara w końcowe zwycięstwo. Nie wydaje mi się, powie potem Kazimierz Górski, żeby istniała jakakolwiek recepta na zwycięstwo, która nie wymagałaby od ludzi świadomości tego, do czego dążą i tego, jakie są ich powinności. Musiałem wykorzystać te motywy i impulsy, które w zawodnikach były najsilniejsze. Ambicję, egoizm, chęć lepszego życia. W piłce jak w życiu. Za chwilę padnie zwycięska bramka. Oto długie podanie piłki na pole karne i sprytny manewr Kazimierza Dejny. 2-1. Tak strzelał bramki król strzelców turnieju olimpijskiego. Była to 68. minuta meczu. Dejna po raz drugi wygrał pojedynek z węgierskimi obrońcami. Do końca meczu pozostało już niewiele minut. W tym momencie czuliśmy, wspominał Lubański, że przeciwnik siada, że ten mecz wygramy. Jeszcze chwila i zwycięstwo. Szał radości opanował piłkarzy, działaczy i przedstawicieli Polonii. Śpiewali, tańczyli, obnosili swe szczęście. Polska zwycięzcą olimpijskiego turnieju piłkarskiego. Złoty medal. Teraz dopiero powstał problem, jak podzielić medale. Drużyna otrzymuje ich 13, a do Monachium przyjechało 19 graczy. W rezultacie postanowiono, że medale otrzymają piłkarze, którzy rozegrali najwięcej spotkań. Wręczali je najdostojniejsi przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Igrzysk. Thank you.
Był to już siódmy mazurek Dąbrowskiego w Monachium, gdzie złote medale zdobyli Józef Zapęcki w strzelaniu, Szczepański w boksie, Zygmunt Smalce w ciężarach, Witold Wojna we florecie, drużyna florecistów, reprezentacja piłki nożnej, Władysław Komar w pchnięciu kulą. Kazimierz Górski przekonał się wówczas, że nawet najwyższy cel, który na początku wydawał się nierealny, mógł być osiągnięty, ale trzeba było wiedzieć, walczyć i wierzyć. Radość w całym kraju. Polska mistrzem olimpiady. Nasze piłkarstwo długo fetowało złoty medal. Ogłoszono amnestię dla ukaranych graczy. Ustanowiono Dzień Piłkarza. Co dalej? Jak wygrać z Anglią i Walią, bardzo mocnymi zespołami, które stoją na drodze do światowego finału? Te pierwsze wiosenne treningi i mecze nie wypadły najlepiej. Zaczęto wątpić w siłę olimpijskiego złota. Czy sukces w Monachium nie przesłonił braków polskiego piłkarstwa? To nie jest gra, mówiono. Raczej towarzyskie przepychanie się na parkiecie. 29 marca 1973 roku w Cardiff rozegrano pierwszy mecz z Walią. Wszystko, co się tu działo, było interesujące, prócz rezultatu spotkania. Wygrali gospodarze 2-0. Brak dynamicznego kontaktu z piłką, pisała prasa, przekreśla w istocie nasz kontakt z piłkarstwem europejskim. Ale niebawem do Katowic przybył sławny Sir Ramsay z drużyną Anglii. Obejrzyjmy ten mecz wraz z Włodzimierzem Lubańskim, bohaterem tamtych wydarzeń. W tym spotkaniu ojcowie światowego futbolu mieli łatwo pokonać Polskę. To miała być bardzo ostra walka, ważny mecz, po 300 funtów dla każdego. Przegrana nie wchodziła w rachubę. Sir Alf był dobrej myśli. Na mecz z Polską przyjął taktykę obronną. Nie dopuszczał myśli, że Polacy mogą pierwsi strzelić gola. Za chwilę pycha Anglików będzie ukarana. Patrzcie państwo, jak padła pierwsza bramka. Do dziś nie wiadomo, kto ją zdobył, choć na liście strzelców figuruje Banaś. Bobby Moore, kapitan zespołu Anglii, mówił, że z Polską pójdzie łatwo. Liczyć się będą dopiero mistrzostwa świata. W swej książce Najwspanialsza gra napisał: znam dobrze uczucie zadowolenia, jakie towarzyszy wystrychnięciu kogoś na dudka przy pomocy balansowania ciałem. Ale teraz Moore dał sobie przechwycić piłkę Lubańskiemu dokładnie według zasad, które opisał w książce. Oto tego rezultat. 2-0 dla Polski. Za nie mówił Ramsay, któremu pozostał już tylko rewanż w Londynie. Od zadowolenia i pewności siebie do rozpaczy. Twarz Sir Alfa wyraża wszystko. Ta bramka przygnębiła go do reszty. Okazało się, że nawet najwspanialszej taktyce można przeciwstawić jeszcze lepsze środki zaradcze. Ale przerwijmy te rozważania, bo tu Lubański podcięty przez McFarlanda leży na trawie. Ileż to kłopotów sprawiło polskiemu piłkarstwu to wydarzenie, a ileż cierpień, samozaparcia i silnej woli w wydźwignięciu się z tego musiał wykazać sam Włodzimierz Lubański. Było ono smutnym doświadczeniem losu wspaniałego piłkarza. Dobiegało końca to zwycięskie, choć dramatyczne spotkanie. Tygodnik Sportowiec, oceniając grę Anglików, napisał, że ze swoich błędów ułożyli coś w rodzaju księgi kondolencyjnej, do której Banaś i Lubański wpisali się bezbłędnie. Wnet przyjechała do Chorzowa reprezentacja Walii. Kapitan drużyny Mike Englund oświadczył w telewizji bez ceregieli: Sir Alf nie umiał znaleźć odpowiedniej metody na Polaków. My ją znaleźliśmy już w Cardiff. Bez Lubańskiego nie są w stanie strzelić nam gola. Górski zachowywał spokój zgodny z jego naturą. Za to menadżer walijski, Bowen, był pewny swego. Dokonamy dzieła dla futbolu Walii. Znajdziemy się w finale, bo moi chłopcy pragną chwały i sławy. Obrońca Szymanowski, a także Gorgoń Lato i ich koledzy wiedzieli, że czeka ich ciężka walka. Złość wyzwalała arogancję Walijczyków. Rzeczywistość okaże się również brutalna jak mecz, który 26 września wygrali Polacy 3-0. 100 tysięcy ludzi gorąco dopingowało naszą drużynę. Ryk na widowni. Na początku Mike Englund odgrażał się. Zamordujemy ich, zniszczymy, zmieciemy z boiska, będą bezradni. Dokonamy dla Walii futbolu tego, czego dla Anglii dokonał Lloyd George w polityce.
Górski potrafił być chłodny w ocenie i wątpić we wszystko, co jeszcze nie stało się faktem. Natomiast Bowen przed meczem powtarzał: naszą siłą jest wola zwycięstwa, dlatego wygramy. Mecz był emocjonujący, dramatyczny, zacięty. Przypominał raczej wojnę niż piłkarskie spotkanie. Mówiono: po co on ma wejść we mnie, skoro ja mogę wejść w niego? Tak padła dla Polski pierwsza bramka. Za chwilę zobaczymy drugą bramkę strzeloną głową przez Grzegorza Latę. Wszyscy byli bezsilni. W pewnym momencie sędzia musiał wyrzucić z boiska Trevora Hockeya, który ze złości kopał i obijał pięściami Ćmikiewicza. Oto trzecia bramka strzelona przez Latę. Bowen był bezsilny. Przegrałem mecz życia, powiedział. Polacy nabrali już pewności siebie i zdecydowania. Informacje o przeciwniku, o jego słabości i sile zawsze były nieocenione, ale trzeba było umieć zebrać się i zastosować. Po zwycięstwie nad Anglią pan Kazimierz wyjechał z drużyną na turnę do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Bułgarii. Uważałem, wyjaśniał trener, że gracze są sprawni, ale zmęczeni psychicznie i muszą odpocząć od piłki. Potrzebne jest im zgranie i umiejętność organizowania wysiłku. Poprzednicy Górskiego treningi czynili wielokroć celem swojej pracy, nie środkiem do celu. Wszystkie siły trwoniono przed meczem, potem gra przynosiła jedynie udrękę graczom i widzom. Ale oto jesteśmy już w Anglii, na ulicach Londynu. Wszędzie głośno o meczu na Wembley. Dzień 17 października zbliżał się szybko. W Polsce podniecenie i nieśmiałe nadzieje, może się uda. W Londynie mówiono: zwycięży Anglia 5-1, 6-1 albo 3-0. Piłka nożna zawsze była narodowym sportem Anglii, jedną z najważniejszych dziedzin życia. W rozmaitych rozgrywkach bierze udział 500 000 graczy. 100 milionów widzów płaci 10 milionów funtów rocznie za bilety wstępu. Pieniądze w piłkarstwie angielskim są od 100 lat najważniejszą sprawą. Aby utrzymać kontrolę nad regułami profesjonalizmu, trzeba było legalizować zawodowstwo. Nastąpiło to w Anglii 20 lipca 1885 roku. Federacja wydała przepisy i piłka stała się interesem dla organizatorów i zawodem dla piłkarzy. Gra stała się bardziej ciekawa, zainteresowanie wzrosło. Nawet królowa zaszczycała swą obecnością spotkania, które rozgrywane były o Puchar Anglii. Wręczanie pucharu zwycięskiej drużynie przez Elżbietę II stało się już tradycją. Zdarzyło się też, że królowa swą łaską obdarzyła piłkarza Matthewsa i trenera Ramseya do tego stopnia, że nadała im tytuły szlacheckie. Dlatego Alf Ramsey może sobie teraz napisać przed nazwiskiem Sir. Stał się tak ostrożny, że z obawy, by nie zgubić spodni, nosi zarówno szelki, jak i pasek. Ramsey grał kiedyś w drużynie Anglii. Proszę, jak walczy o piłkę. 10 lat temu został menadżerem reprezentacji. Oto jakie plany snuł wówczas. Będąc w zupełnie nowej roli, jestem pewien, że jeżeli uda mi się osiągnąć taką współpracę, jaką miałem dotąd z graczami i klubem, to nie ma przeszkód, abyśmy nie mogli osiągnąć wyników. And the staff here, there's no reason at all why we shouldn't do well. Ale czy uda się panu osiągnąć taką współpracę? Jestem przekonany, że tak. Że otrzymam pomoc ze strony związku, a po pewnym czasie poparcie trenerów w całym kraju. Jeśli te dwie sprawy zostaną osiągnięte, pozostaje trzecia, najważniejsza, poparcie zawodników. Teraz prasa pisała: Ramsey musi odejść, trzeba świeżej krwi, nowego spojrzenia. The People stwierdzał, że Polacy będą chcieli brutalnie pokonać Anglików, gdy znajdują się o 90 minut od Monachium. Nie będą grać w piłkę, ponieważ wiedzą, że w tej sztuce nie sięgają Anglii nawet do pien.
Kibice gorączkowo powtarzali: Chivers, Torrey, Curie, Clark. Na lotnisku Heathrow ostatnia już wycieczka z Polski. Dwa dni temu powitał tu polską drużynę pan Denis Wolus. Uczynił to w imieniu Angielskiej Federacji Piłkarskiej. Autokar zawiózł Polaków do niewielkiego hotelu, którego właścicielem jest Bronisław Post, Polak z pochodzenia. Setki razy powtarzało się słowo Polska. Ten mecz był wielką szansą dla Polaków, którzy w Anglii posiadają sklepy, hotele, restauracje lub inne biznesy. Bronisław Post był szczęśliwy. Pan Bóg nasłał mu piłkarzy. Płakał ze szczęścia i ze zmartwienia, bo się bał, że Polacy nie podołają Anglikom. Przed wejściem czekali dziennikarze, chcieli wejść do środka. Pan Post i działacze odpowiadali, że piłkarze nie mają czasu na żadne rozmowy. Wolimy się przed meczem. Przed samym meczem, tak? Zawsze z Jurkiem. Razem z Jurkiem. A to dlaczego tak? Przed samym meczem i zawsze z Jurkiem? Szczęście nam przynosi. Aha, coś. Bilety rozprowadzono już 2 miesiące temu, są jeszcze kotyliony. Ludzie przybyli wcześniej, żeby pomówić, poczynić zakłady albo nawymyślać Polakom. Gromady koników sprzedawały 5-funtowe bilety po 25 funtów. Za chwilę będą ryczeć England, England. Te dziewczęta też nie będą miały litości dla nas. Dla nich liczą się tylko Clark i Curie. Lato i Dana je nie obchodzą. Mówiono, że Anglicy będą walczyć o przyszłość swego futbolu. Polacy będą bronić bramki jak własnej ojczyzny. Nie pomoże policja. Posypią się puszki po piwie i ryk animals, gdy pojawią się Polacy. Oto sędzia Vital Loro z Belgii, stanowczy i sprawiedliwy. 2 tygodnie przed Wembley wskazał 2 rzuty karne w meczu Standard Anderlecht. Jest odważny. Drugi rzut karny odgwizdał na minutę przed końcem spotkania przy stanie 0-0. Za chwilę premier Heath zasiądzie przed telewizorem. Nawet księżniczka Anna i jej przyszły mąż, kapitan Phillips, bardzo interesowali się meczem. W tym czasie na ulicach Londynu był tłok. Na pewno wygrają Anglicy, mówiono. Resztę dowiemy się z prasy. Co innego Polacy. My musieliśmy się denerwować. Zamarły kina, kawiarnie i wszelkie inne lokale publiczne. Odwołano wiele spektakli. Ludzie brali urlopy lub zwalniali się z pracy. Wszyscy przed telewizorami. Aktorzy zamiast iść do teatru pozostawali w domach. Potem Władysław Kowalski ze Współczesnego powie: Polacy grali szkołę Brechta, to znaczy stali obok postaci, a Anglicy szkołę Stanisławskiego, wżywali się w swoje role bez reszty. Tymczasem na Wembley odgrywano hymny. Ten ryk zawodnikom nie przeszkadzał, chyba żeby do nich zaczęli strzelać. Wszystko inne już znają. Anglicy ruszyli z wielkim impetem. Polacy zwalniali akcję. Długo przytrzymywali piłkę gracze ze środka pola i napastnicy, aby dać chwilę wytchnienia obrońcom. Gaducha pocieszał: chłopaki, przecież to tacy sami ludzie jak my, tylko bardziej rozreklamowani. Po tym faulu Buldzackiego na Petersie musiał odetchnął z ulgą. Potem powie: poczułem się mniej zdenerwowany. Okazało się, że oni też nie są święci i można ich ruszyć. Tomaszewski obronił strzał Clarka z 5 metrów. Nie obroniłby tego żaden inny bramkarz świata, powie po meczu Ramsey. 45 minut minęło bez gola. W sercach rodziła się nadzieja. Górski pocieszał piłkarzy. Dobrze jest, chłopcy, to oni muszą się denerwować, nie wy.
Druga połowa rozpoczęła się od nieustannych ataków Channona, Clarka i Curiego. Anglicy niecierpliwili się, ale żadna z drużyn nie popełniała błędów. Polacy dobrze się bronili, Anglicy atakowali z furią. Wreszcie Kasperczak odebrał piłkę napastnikom angielskim, podał ją na skrzydło do Grzegorza Laty. A to zmierza w kierunku bramki Shiltona. Do przodu wyskoczył Gadocha, pociągając za sobą obrońców. Lato podał piłkę nadbiegającemu Domarskiemu, który w pełnym biegu strzelił na bramkę. Shilton nie obronił. Sensacja. W 57 minucie Polska wygrywała z mistrzami świata. Szał radości ogarnął Polskę. Jan Domarski, chłopak z Drabinianki pod Rzeszowem, przybliżył milionom Polaków to, o czym cicho marzyli, a wstydzili się głośno powiedzieć. Mecz stawał się coraz bardziej zacięty. Na 27 minut przed końcem spotkania musiał sfaulował Petersa i sędzia Loro wskazał rzut karny. Musiał zderzyć się z Petersem metr przed linią pola karnego. Peters wykorzystał tę szansę i wyskoczył do przodu. Prasa angielska napisze, że w meczu ligowym za takie przewinienie nie byłoby rzutu karnego, najwyżej wolny lub ostrzeżenie. Polacy nie protestowali. Nie ma co narażać się sędziemu, karny i tak musi być wykonany. No i Górski prosił, chłopcy nie machać sędziemu rękami, bo on tego bardzo nie lubi. Clark spogląda na piłkę, jak będzie strzelał. Precyzyjnie czy mocno, byle trafić do bramki. Kibicom było wszystko jedno, bramki liczą się jednakowo. Strzelił nerwowo w lewy róg bramki tak mocno, że Tomaszewski pozostał bez szans. Do końca meczu już tylko 26 minut. Anglicy denerwowali się. Za chwilę zobaczycie Państwo coś niezwykłego. Domarski podał piłkę do Laty. Polski napastnik minął dwóch Anglików i pozostał już tylko Shilton. Wisiała nieuchronnie bramka, raptem McFarland złapał go w pół. Daily Express napisał, że najsmutniejszym akcentem meczu był faul popełniony przez Roya McFarlanda, który odebrał Polsce zwycięstwo. Gest ten pokazał całemu światu, że Anglia nie potrafi przegrywać z godnością. Dana skomentował chłodno. Lepiej sfaulować niż stracić bramkę. Każdy by tak zrobił. Polacy ledwie powstrzymywali napór Anglików. Budzacki, Gorgoń i Musiał wybijali piłkę z bramki. Minuty wlokły się. Cała Polska spoglądała na zegarki i na Tomaszewskiego, który zwijał się jak w ukropie. Ramsey w miejsce Chiversa wystawił Hektora, który natychmiast ruszył do walki. Jeszcze Lato miał okazję, żeby podwyższyć wynik. Chciał ominąć bramkarza, ale Shilton był czujny. Gdybym od razu strzelił, byłaby bramka, żałował potem. Jeszcze 5 minut do końca, a Górski nie wytrzymał. Wstał z miejsca i chcąc zasugerować, że czas dobiega końca, ostentacyjnie zmierzał do szatni. Ileż to potu wylano na tę najdroższą w świecie murawę. Kawałki tej trawy znajdują się w meczu szwajcarskim. Piłkarze nie daliby rady zarobić na jej utrzymanie. Największe dochody przynoszą zawody żużlowe i wyścigi psów. Psy najwięcej wnoszą do kasy stadionu, bo nie biorą honorariów. Ale wróćmy do meczu. Drużyna słaniała się już ze zmęczenia. Za sekundę mogła paść bramka. Lecz sędzia Loro, jakby wiedziony instynktem, że może jeszcze wydarzyć się coś niedobrego, 80 sekund wcześniej odgwizdał koniec spotkania. Brawo, będziemy w Monachium. Cieszyli się Polacy, rozpaczali Anglicy. Radość zapanowała w polskich domach. Duch zwycięstwa, który nie umiera tak łatwo, pisał Górzański, bo wciąż jest obecny w ciele zbiorowości, a także w ciałach bohaterów spod znaku Kordeckiego, wymierzył policzek czczym niedowiarkom i zarozumiałym pseudoznawcom. To jest olbrzymie rozczarowanie, mówił Alf Ramsey. Górski przyjmował gratulacje. Wydaje
wydaje mi się, że możemy sobie wszyscy nawzajem pogratulować. Dziękuję. My tutaj, no i tam opinia sportowa, która wiem, że na pewno trzyma kciuki za nami, była bardzo blisko nas. No, udało nam się, wyszło, cel osiągnęliśmy. Teraz będziemy się martwić, co dalej. Anglikom trudno było opuścić stadion. Tyle zawiedzionych nadziei. Tylko Polonia radośnie przeżywała swe święto. Od czasów bitwy o Anglię chyba po raz pierwszy tak często powtarzało się tu słowo Polska. Tak żegnano piłkarzy na lotnisku Heathrow. Minęło już tyle godzin i nikt z zawodników nie potrafił odpowiedzieć meczu. Wiedzieli tylko, jak zagrali piłkę, jak tworzyli pojedyncze akcje, czy było ciężko, czy przeciwnik im leżał. Jaki był mecz, dowiedzą się z prasy. Tomaszewski wiedział tylko, że był dobry. Z Domarskiego naigrawali się koledzy. Jasiu, miałeś szczęście, że ci zeszło. Na pamiątkę zebrali piłkarze londyńskie dzienniki, w których nazajutrz ukazały się dramatyczne tytuły. Koniec świata, żegnaj, chwało, do widzenia Monachium, Ramsey, precz. Uwaga, proszę Państwa, za kilka minut będziemy lądować w Warszawie. Sądzę, że są Państwo zadowoleni z tej krótkiej, ale pięknie zakończonej podróży do Londynu. Mamy nadzieję spotkać się z Państwem ponownie na pokładzie naszego samolotu w roku przyszłym na trasie Warszawa-Monachium. Tłumy witały zwycięzców, ale prasa nie poddała się euforii. Spokojne tytuły. Triumf, pycha ukarana, ocieramy łzy angielskiej jedenastce, chłodnym okiem mówiły same za siebie. Na Legii za to skandowano: cała Polska śpiewa z nami, wygraliśmy z Anglikami. Cud na Wembley otworzył nam drogę do mistrzostw świata. Kibice radzili Górskiemu: powiedz pan swym kochanym chłopakom, że finał Polska-Brazylia byłby wydarzeniem na miarę dziejów. Nie będzie zakątka ziemi, nawet łez Kimosów, czy na biegunie południowym lub jakiejkolwiek wyspie Wielkiego Oceanu, aby imię Polski nie było na ustach. Płynęły też listy do Zakopanego, gdzie piłkarze przygotowywali się do mistrzostw. Panie Kazimierzu, pisano, nasze oczy niewątpliwie zwrócone są na pana. Pan jest nadzieją i zbawcą. Czeka pana wielki egzamin, albo sława, albo upadek straszny. Jeśli zwyczajny człowiek, taki jak Górski, chciał osiągnąć sukces, który na pierwszy rzut oka przerastał jego zdolności, nie tracił czasu na wygłaszanie przemówień i wymachiwanie rękami. Starał się skupić i skoncentrować energię na swoim zadaniu. Kibice patrzyli na futbol jak na wyrwane fragmenty zdarzeń, a nie proces, jaki dokonywał się w polskim piłkarstwie. Górski jeździł do klubów, zapraszał trenerów do konsultacji. Pytał starszych zawodników, co sądzą o składzie, kogo by jeszcze widzieli. Wśród 11 zawodników każdy był innym człowiekiem, inaczej patrzył na świat i inaczej na piłkę nożną. Szanowny trenerze, pisał Stefan Brewiński, dawny piłkarz, obecnie ksiądz w Zdziłowicach. Przede wszystkim szybkość. Kto pierwszy dobiegnie, ten strzeli. I faule. Na miłość boską, niech pan musiał mocno na siebie uważa. Przecież rzut karny to gol. Ślamazarne sparingi z ligowcami Węgier, Belgii i Hiszpanii musiały denerwować widzów. Jeszcze na lotnisku przed odlotem piłkarzy mówiono: ostatni mecz kadry był, pożal się Boże. Gadocha ciągle się kiwa, zgłupiał czy co, a lato? Tym pożegnaniom na warszawskim Okęciu towarzyszyła nadzieja na cud, który się zdarzył na Wembley. Jesteśmy przygotowani i spokojni, odpowiadał Górski. Na konferencji prasowej przed odlotem ktoś zaproponował, by nasi piłkarze wystąpili w RFN-ie w normalnych fryzurach, ale Andrzej Kozera z telewizji nie poskutkowało. W samolocie Górski przeczytał telegram: Kaziu, Polska ci ufa. Po półtorej godzinie lotu samolot TU-134 wylądował w Stuttgarcie. Stąd piłkarze pojadą do małego miasteczka Murhardt. Gorące powitanie i nerwowe rozmowy. Czy wszystko w porządku? Na początek organizatorzy wypłacili 200 tysięcy marek na życie. Później uregulowali resztę. Po 25% z dochodów każdego meczu. Ze Stuttgartu do Murhardt 40 km. Hotel Zone Post z sauną, basenem, gabinetem odnowy biologicznej, salą kinową. Można było intensywnie trenować i odpoczywać. Zawodnicy myśleli już tylko o Argentynie. 4 dni oczekiwania. Prezes Maj wyjechał na kongres FIFA do Frankfurtu nad Menem, żeby wybrać nowego prezesa. Podobno Anglik Rons nie chciał ustąpić Brazylijczykowi Chevalier. Pozostali członkowie kierownictwa sprawdzili, jak czują się piłkarze na stadionie, na którym przyjdzie im walczyć z Argentyną. Później odpoczynek i czytanie listów. Nie zapomnijcie, że reprezentujecie naród, który pod Monte Cassino, Narvikiem, Tobrukiem nie załamał się, ale zwyciężał.
Nadszedł dzień inauguracji mistrzostw, 13 czerwca 1974 roku. Sławni piłkarze brazylijski Pele i zachodnio-niemiecki Uwe Seeler wymieniają puchary. Kiedyś walczyli ze sobą na stadionach świata w Monachium. Pele był honorowym gościem. Na stadionach RFN zasiądzie 2,5 miliona osób. Na 10 widzów przypadała jedna osoba z obsługi, nie licząc kamer telewizyjnych, wydawnictw, samochodów, helikopterów, psów policyjnych. Na tym się nie traciło. Piłka zawsze była namiętnością dla ludu, najpopularniejszą rozrywką, fenomenem cywilizacji, klejem, który łączy ludzi różnych stanów i różnych krajów. Pierwsze spotkanie Jugosławii z Brazylią nie przeszło do historii. Brazylijskie tancerki podobały się bardziej niż piłkarze. W meczu inauguracyjnym nie padła ani jedna bramka. Prasa pisała, Jugosłowianie odczarowali mistrzów świata. Brazylia do wzięcia. Każda drużyna była do pokonania, ale trzeba było się zdobyć na współdziałanie, inteligencję i na szaleństwo. Argentyńczyków do gry nastrajała muzyka, zwłaszcza Heredię i Carnevaliego. Trener Kapp zapewnił, że nie ma najmniejszego kompleksu ani wobec Polaków, ani wobec żadnej innej drużyny. Górski za to był zdania, że Argentyńczycy na tych mistrzostwach są silniejszym zespołem niż Brazylijczycy. Pan się pyta, która słaba strona jest Argentyny, a która słaba strona jest Polski? To jest ciekawe. Ja mu po meczu powiem. Na tym szpilkę... Jaką przyjąć taktykę, zastanawiał się Górski. Wynika to z tego, że zawodnik Brindisi, to jest ten cały, można powiedzieć, mózg, dyspozytor zespołu, gra zawsze blisko pary tej Ayala Kempes. Jeśli weźmiemy teraz na skład, do tego, kto za kogo będzie odpowiadał. Zaczniemy od prawego obrońcy. To będzie Robert Gadocha. Te mistrzostwa będą ciężkie, rwane i szarpane, przewidział Włoch. Z Buenos Aires przypominamy, Carnevali nie lubi płaskich strzałów, pamiętajcie. Kibice Argentyny w Europie tak samo krzykliwi jak za oceanem. Jeszcze przed wyjściem na płytę Gmoch mówił do piłkarzy. Rzucać się na nich, atakować, jesteście lepsi. W szóstej minucie meczu rozpacz w całej Argentynie. Bramkarz Carnevali wypuścił piłkę i Lato zdobywa bramkę. W ósmej minucie Szarmach znalazł się przed Carnevali i z zimną krwią strzelił drugiego gola. Później znów Lato zdobywa bramkę. Polska nokautuje Argentynę, krzyczał Ciszewski. Argentyna strzeliła nam tylko dwa gole. W Argentynie panował smutek. Dla tych ludzi w Buenos piłka jest wielką religią, znaką patriotyzmu, sprawą narodową. Kiedy w Ameryce Łacińskiej drużyny wybiegają na boisko, łatwo obalić rząd, dokonać przewrotu, wszyscy zajęci są piłką. Czasami na stadionie rodzi się rewolucja. W Peru 50 tysięcy widzów wszczęło rozrubę, gdy sędzia nie uznał bramki strzelonej przez gospodarzy. Zabito 300 osób. Podczas spotkania Salwador-Honduras zginęło 200 osób. Na Haiti stary Duvalier nie dopuszczał do żadnych kontaktów ze światem, bał się rewolucji. Póki żył, nie było meczy międzypaństwowych. Kiedy objął władzę jego 22-letni syn, ważący 140 kg, lekarze zalecili mu uprawianie sportu. Piłka spodobała mu się najbardziej. Za granicę sprowadzał zespoły. Sam bał się wyjeżdżać, gdyż mógłby już nie mieć po co wracać. Haiti is the poorest country in the western hemisphere. 100 miles of ocean to Florida seem unimportant when na Haiti panuje dyktatura absolutna. Ale pieniądze i poparcie prezydenta zrobiły swoje. Ściągnięto trenerów, szkolono zawodników.
Gdyby żył stary Duvalier, wojsko nie pozwoliłoby na taki luksus. Za jego rządów, jeśli drużyna wyjechała, to najczęściej na zawsze. Gdyby po przegranej wróciła do kraju, piłkarzy po prostu by rozstrzelano. Duvalier junior obiecał Haitańczykom po 2500 dolarów, a także domki jednorodzinne, jeśli by odnieśli sukcesy w Monachium. Z Włochami przegrali 3-1. Mecz z Polską był ich ostatnią szansą. Biedni Haitańczycy. Już w 16 minucie otworzył się Worek. Najpierw zdobył gola Lato, później Dejna. Trzeci gol zdobyty przez Szarmacha. Nawet obrońca Gorgoń potężną bombą zdobył dla Polski gola. Warto jeszcze raz zobaczyć tę bramkę i strzał Gorgonia. Później jeszcze Szarmach i Lato strzelali bramki. 7-0 wygrali Polacy. Trochę szkoda im było Haitańczyków. Polska zachwyciła kibiców i znawców piłki. To wspaniała gra, mówiono. Bravissimo, jesteście w gronie 8 najlepszych drużyn świata. Wracajcie z medalami, telegrafowała redakcja sportu. Cieszyli się, jak w tym autobusie byli spokojni, choć jeszcze niepewni swego. Każdy miał swoje zmartwienia, a największe Włosi. Wicemistrzowie świata musieli wygrać z Polską, żeby grać dalej. Tak uspokajał nerwy Mazzola. Anastazja, Causio i Morini grali w karty, a Bonisenia się modlił. Pan Kazimierz tymczasem na basenie rozpoczynał cykl odnowy biologicznej. Tak w koło. Rozruch, pływanie, masaż, obiad, siusiu, spanie i niekończące się rozmowy. W tym czasie rezerwowi musieli mocno trenować jak w klubie. Czekali. Każdy chciał chociaż raz wybiec na boisko. Ci szczęśliwcy mogli spokojnie pływać. Byli najlepsi. Nikt im nie zagrażał. Z makaroniarzami musimy wygrać, koniecznie, przekonywał masażystę Tomaszewski. To wiesz, to jest bardzo możliwe, że... Przekażemy wam pewien materiał odnośnie zespołu włoskiego. No, zasadnicza rzecz to, proszę was, jest ta, że my przywiązujemy dużą wagę do tego spotkania. Polacy w środku pola, król środka pola, Kazimierz Dejna i nagły przerzut na prawą stronę. To już jest Antoni Szymanowski, środek. Czeka teraz, kto tam wejdzie w uliczkę, kto zapełni tę lukę. Krótkie zagranie, Dejna nie doszedł. Mazzola. Mazzola. Fermato al limite della rete. W 39 minucie Szarmach wyskoczył wyżej od Wilsona i głową strzelił bramkę. Najładniejszą bramkę na mistrzostwach. Pozostawało jeszcze kilka sekund do połowy meczu. Kasperczak znów podał piłkę na przedpole Zoffa. Dejna wyprzedził obrońców i piłka w siatce. Dopiero na 4 minuty przed końcem meczu Capello zdobył gola. Pozostało 2-1 dla Polski. Wspaniała gra, ogromna radość wśród piłkarzy i wśród kibiców. Tylko Włosi płakali. Walczyli z policją, żeby dostać się do piłkarzy i trenera Valcaraggiego. Chcieli zemsty na swoich gwiazdach. Naszym bili brawo, powiewali flagami. Cały świat podziwiał Polaków. Burmistrz Murhart kazał stroić miasto jak w Boże Narodzenie. Wystrzelono kolorowe rakiety i ognie, żeby świat wiedział o naszym sukcesie. Miasto pokochało piłkarzy. Dziennikarze używali samych przymiotników. Oto co powiedział wybitny znawca futbolu Franciszek Merkel.
im Kopf, intelligent. Z głową grają i chyba taktyka. Der Übergang von Defensive zu Offensive geht sehr rasch. Przejście z defensywy do ofensywy. Sie sind im Abschluss stark. No i mają szalę. Francuskie pismo L'Équipe komentowało: nauka, praca, talent, technika, inteligencja. Oto elementy, które decydują o sukcesach zespołu górskiego. Piłka żywa, bez schematów, przepojona radością i twórczą improwizacją. Rozmiary transparentów i flag nie mają przekraczać 1 m². Prosimy zostawić wymienione przedmioty u porządkowych za pokwitowaniem. Wydaje się je po zakończeniu meczu. My nie poddamy się Polonia! Na tym stuttgarckim stadionie Polacy grali ze Szwedami. Mecz nie był ładny. Ciężko szło jednym i drugim. Świetni byli napastnicy Sandberg i Edström, no i bramkarz Hellström, któremu dotąd nie strzelono gola. Ale teraz mocno się zwijał. Piłata, zmordujesz, dokładną piłkę gramy. W 43 minucie Lato zdobył zwycięskiego gola. Brakowało sił. Gorgoń faulował, powodując rzut karny. Będzie remis, myśleli piłkarze, ale strzał tapera Tomaszewski obronił. Zawodnicy słuchali płyt, pisali kartki albo robili przepierki, a Gmoch pracował. Plan taktyczny pisał przez kalkę. Jeden egzemplarz oddawał Górskiemu, a drugi zatrzymywał dla siebie. Na pytanie dziennikarzy, co wie o najbliższym przeciwniku Jugosławii, Gmoch uśmiechał się. To piękny, słoneczny kraj, byłem tam z żoną. Tu ludzie wiedzieli również, że bramki zdobywa się ciężko jak powodzenie w życiu, dlatego były one lekarstwem, balsamem i miodem. Jakie będą nastroje w Polsce i Jugosławii, dowiemy się za chwilę. Tempo życia było tu duże. Albo pieniądze i sława, albo upadek straszny. Gracze Zairu i Haiti załamali się, zaczęli pakować walizki, aby wyjechać, ale ich powstrzymano. Tymczasem frankfurcki stadion ryczał. Dejna strzelał karnego Mariciowi. Można to oglądać dziesiątki razy. Drugiego gola zdobył Lato i 2-1 dla Polski. Ciężko było walczyć z Jugosłowianami. Ogromne zmęczenie. Kto przypuszczał, że pójdzie tak dobrze? Górski jeszcze nie wiedział, na czym polega futbol Polaków. O tym, że jest nowoczesny, dowie się z prasy. Strejlau podpowiadał, gramy długą piłkę z kontrataku plus umiejętności własne. Dziennikarze pytali, jaki będzie mecz z Niemcami, kto jest faworytem, w jakim celu przyjeżdżają żony. W Murhart oczekiwano najbliższych. Napływały telegramy. Kaziu, Polska ci dziękuję, Fredek. 4000 kobiet z Kasprzaka przesyłał całowania, listy z całego świata. Wszędzie Polskę kojarzono z czymś dobrym. Oto album, który ukaże się tuż po mistrzostwach. Wspaniałe zdjęcia Górskiego i Szena, a także dramatyczne spotkanie ich drużyn. Poprzedziła je wielka ulewa, było grząsko. Sprawdzał to Miller, który zdobędzie gola, i Uli Hennes, który nie strzeli karnego. Na boisku ciągle woda, pełno straży, wozów, wózków, pochłaniaczy, a boisko dalej grząskie. Żeby coś z tą wodą zrobić, musi najpierw przestać padać. Kilka rozmów i drużyny oświadczyły, że w porządku, widzą co się dzieje, ale będą grać. Nie wystąpi tylko Szarmach. W takim meczu, co za pech. Sędzia Linemaier czekał, aż się Bóg zlituje. Butem sprawdził, jak jest grząsko, i schował się pod trybunę. Reporterzy, oni się bawili. Zawodnicy jeszcze niepewni pojawili się w tunelu. W miejsce Szarmacha Gmoch typował Kapkę, Górski strzelał do Marskiego. To solidna postać, sprawny, silny. Schwarzenberga mógłby wziąć na plecy. Na początku gracze mało nie utopili się w błocie. Piłka co chwilę zatrzymywała się w wodzie. Strzelali Gadocha i Lato. Prasa pisała, że ten mecz to przedwczesny finał. Gmoch uspokajał. Wiecie co grają, przecież ich znacie, są normalnymi ludźmi. Do pokonania. W 57 minucie austriacki sędzia dopatrzył się faulu u Gorgonia i rzut karny. Strzelał Hennes i Tomaszewski obronił. Niesamowite. Powtórzmy to jeszcze raz, bo policjanci się spóźnili. I
Już drugi karny obroniony przez Tomaszewskiego na mistrzostwach, ale nie on zostanie bohaterem. Jeszcze lepszym był Majer. Gdyby nie on, RFN byłaby za burtą. W 76 minucie Żmuda na moment zapomniał o Gerdzie Müllerze. Ten dramat widać na twarzach trenerów. RFN będzie bronić teraz wyniku. Może Ćmikiewicz doła jeszcze poderwać drużynę. Kiedy przeważali Polacy, Szen postanowił więcej grać środkiem boiska i wciąż na przedpolu, stąd było bliżej do Tomaszewskiego. 1-0 dla RFN, mimo że Polacy oddali 12 strzałów na bramkę, a przeciwnik 5. Gdyby przegrali Niemcy, nie byłoby koszulek, czekoladek, a nawet likierów z nadrukami Beckenbauera, Millera i ich kolegów. Zachodni znawcy futbolu liczyli na Polskę, sądząc, że boisko obecnie i szybcy Polacy zdobędą bramki, ale woda wsiąkała wraz z energią piłkarzy. Polsce przychodziło teraz zmierzyć się z Brazylią. Trzecie miejsce też coś znaczyło. Kibice nie rozpaczali, cieszyli się. Przesyłam gratulacje za dokonanie prawdziwego cudu, o którym nawet nikt nie marzył. Na ostatniej odprawie Górski przewidywał, że Brazylijczycy zrobią wszystko, by obronić honor Latynosów. Ten honor dla Brazylii był czymś niepojętym dla Europejczyka. Kiedy się o tym mówiło, przychodził na myśl legendarny Leonidas. W 1938 roku walczył w drużynie Brazylii przeciwko Polsce na Mistrzostwach Świata w Paryżu. Polacy prowadzili wówczas 3-1 i przegrali w dogrywce 5-6. Albo Edson Arantes de Nascimento, czyli Pele, symbol nadziei i marzeń o awansie, typ kariery, którą świat zaleca i pochwala, z Pucybuta na tronie. Pożegnał się z reprezentacją w 1971 roku. 140 tysięcy widzów było świadkami, jak na stadionie Maracana król futbolu zdejmował koszulkę z numerem 10 i dawał ją chłopcu od podawania piłek. Koniec świata, mówiono. Pele płakał, a z nim cały stadion. Król odchodził. Ludziom nie mieściło się w głowie, to był koniec. W Monachium Pele sfotografował się z Marylą Rodowicz za darmo. Każdy ruch najpopularniejszego człowieka Ameryki Łacińskiej był tu drogo opłacany. Pele i Leonidas przybyli wraz z Brazylią na stadion olimpijski. Będą jej kibicować w spotkaniu z Polską. Na przygotowania do Monachium wydano tam 2,5 miliona dolarów. Jeśli wygraliby z Polską, nie żal byłoby tych pieniędzy. Polacy grali w tym samym składzie co z Argentyną. Byli już jednak potwornie zmęczeni. Mierzyli siły na pierwszą rundę, najwyżej na drugą, a tu już siódme spotkanie. Trudno było dać radę Brazylijczykom, szybkim, sprytnym jak koty. Stadion olimpijski jak dotąd był dla Polaków szczęśliwy. Na początku było ciężko. Górski nawoływał do szybszych przerzutów piłki spod własnej bramki. Atakowali Jairzinho, Valdomiro, Zemaria. Okazało się, że nie wystarczy czekać na czyjeś błędy. Trzeba było zmuszać, prowokować i mieć odpowiedź na potknięcia mistrzów. Trzynaście minut do końca meczu. Lato otrzymał piłkę, jak szalony popędzi do bramki Leão. Taki był efekt tego pojedynku. 1-0 dla Polski. Prowadziliśmy z trzykrotnymi mistrzami świata. Radość na ławce trenerów. Smutek w ekipie Brazylii i rozpacz sprawozdawcy. Polacy wciąż wysyłali piłki na różne pozycje i próbowali. Brazylijczycy już wiedzieli, że nie otrzymają obiecanych dolarów, a trener Zagallo, że pożegna się z drużyną. Jeszcze dwie akcje i koniec meczu. Pokonaliśmy najsławniejszy zespół świata. Polska trzecią drużyną świata. Nazajutrz spacer, jazda metrem, płyty rajstopy, piwo, pils za dwie marki i marzenia o powrocie do ojczyzny. Jeszcze będzie oglądanie meczu RFN-u z Holendrami.
Beckenbauer i Miller to sprytni piłkarze. Ciężko było ich pokonać. Holendrzy szczycili się Johanem Cruyffem. Barcelona kupiła go za sumę, na którą przeciętny Holender musiałby pracować okrągłe 400 lat. Ale Cruyff, jak mówił Valcareggi, może swoimi nogami zrobić wszystko, nawet jajecznicę. W Monachium jednak Beckenbauer był górą. Reprezentacja RFN zwyciężyła Holandię 2-1. Trudne było pożegnanie z Murchard, które otaczało piłkarzy matczyną opieką. Jeszcze kilka pamiątek i po godzinie autobus ruszył do Monachium. Mistrzostwa dobiegły końca. Tę uroczystość obejrzały miliony widzów na całym świecie. Piłka obchodziła wszystkich. Młodych chłopców, ludzi nauki, polityków, duchownych i gospodynie domowe. Nieznane wcześniej nazwiska polskich piłkarzy widniały teraz na pierwszych stronach gazet. Wszędzie powtarzali ludzie. Po ostatnich akordach na stadionie olimpijskim naszą drużynę oczekiwało gorące powitanie w kraju. Polska wam dziękuję. Nie srebro, nie złoto, lecz grać jak wy. Byliście wspaniali. Napisy na transparentach wyrażały wszystko. Mistrzostwa były lekcją moralności i dobrych obyczajów. Nie było tam miejsca na pozory. Ta aprobata ludzka była dla piłkarzy ważna, ale jeszcze bardziej liczyła się strona praktyczna. Piłkę nie kopie się wiecznie. Kiedy wychodziliśmy na boisko, mówili, myśleliśmy jedynie o tym, by dać siebie wszystko, wszystko co się da. Dopiero potem, kiedy wygraliśmy, przychodziły myśli o dobrej zapłacie. Medal jest sumą wiedzy, odwagi i wiary. Te słupy milowe piłki są już legendą. Następne mistrzostwa nie wniosły wiele nowego, mimo wysiłków Gmocha. Buenos Aires zabrakło Gmochowi doświadczenia, spokoju i umiejętności kompromisu, które posiadał Górski. Niepodzielnie panowała tu Argentyna i znani nam zawodnicy Kempes, Wolf, Brindisi. Trener Menotti święcił swój wielki triumf. Gmoch i drużyna polska opuścili Buenos Aires bogatsi o nowe doświadczenia. Panie Kazimierzu, dlaczego Gmochowi się nie udało? No ja nie wiem, czy to można nazwać, że się nie udało. Piąte miejsce na świecie też się liczy. Wydaje mi się tylko, że tą drużynę było stać na coś więcej. No nie zostały może spełnione pewne warunki, które są potrzebne do osiągnięcia sukcesu. A w Hiszpanii? Czy pan stawia na Piechniczka? No ja patrzę optymistycznie w tej chwili na ten zespół. Wydaje mi się, że stać nas w tej chwili na zmontowanie dobrego zespołu, który jeśli zostanie dobrze przygotowany, to chyba powinien znowu jakieś to zaszczytne miejsce zdobyć dla naszej piłki nożnej. I przypuszczam, że jak do tej pory Piechniczek sobie daje radę, to chyba tam też przyjedzie no, z jakimś sukcesem. Teraz będziemy pasjonować się grą drużyny Antoniego Piechniczka. Trener mówi, muszę brać pod uwagę wszystkie momenty, nie tylko trening. Samą temperaturę też muszę wykorzystać dla sprawy, zamiast ją gasić. Lato podaje do Matysika, Matysik do Szarmacha i gol! Mamy zdolnych i walecznych piłkarzy. Jeśli te indywidualne cechy uda się wtopić w osobowość drużyny, przeżyjemy w Hiszpanii wiele emocji. Piłka jest wprawdzie sprawą długorzędną, ale skoro żyją nią miliony, urasta do spraw pierwszorzędnych i najważniejszych. Dlatego na wieści z Hiszpanii czekać będziemy jak na zbawienie.